Pani Paweł Hulajnoga, województwo podlaskie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że udział w Mistrzostwach Polski Turystycznych to wielki zaszczyt i nie spodziewałem się tego, że jako zwykły nauczyciel będę mógł reprezentować nasze województwo podlaskie w takim pięknym konkursie. Proszę Państwa, hulajnogi od wielu lat to jest moja pasja. Ja na tych hulajnogach przejechałem koronę Diadem Gór Polski, a także objechałem województwo podlaskie wzdłuż granic. Uwielbiam te miejsce na ziemi, w skład którego wchodzi duża część Podlasia, część Mazowsza i Suwalszczyzna. Nasz region jest wyjątkowy, wielokulturowy. Przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości. Polaków, Litwinów, Niemców, Białorusinów. Dzięki czemu powstała wyjątkowa mozaika etniczno-kulturowa. Coś, co nas odróżnia. Zobaczyć. Pan musi to puścić w świat. Bo nigdzie pan tego nie znajdzie obrazka. Bardzo ciekawe. I o której godzinie? Między 8 a 9. Między 8 a 9. A później wracają między 16 a 15. Często jest taka atrakcja turystyczna z tymi krowami? Piąte pokolenie. Wojtkowice Glinna, oprócz jedynej chyba w Polsce atrakcji, którą jest przeprawa przez rzekę Bug. Przeprawa krów przez rzekę Bug, to Dominika ma tutaj wspaniałą agroturystykę. Przerabianą po oborze, tu stawy krowy na dole, tam gdzie jest sala konferencyjna, a na górze było siano i słoma. A teraz są pokoje dla gości. Ja tak słucham wmurowany, to ja jakoś nie mogę uwierzyć, no bo to w ogóle wygląda jak... Zgadza się. Na dole mamy salę konferencyjną, chodźcie, pokażę. Bardzo nowocześnie. Gdzie też swoje lata trochę bardziej, ale nie wszystko. Tak to wygląda. Robimy tu małe imieniny, urodziny, jakieś tam imprezy integracyjne dla firm. I goście, którzy u nas mają wyżywienie, to tu schodzą na jedzenie. No tak to wygląda. A na górze, na poddaszu, mamy jeszcze 5 pokoi do dyspozycji gości, każdy z łazienką. Z widokiem na las i na rzekę. Miejscowość położona nad samym Bugiem. Ostatnia, już nie ma... No ile macie do rzeki? 100 metrów. 100, a jak wyleje, to jeszcze bliżej. Tak? Po prostu taka swojsko-ślanka, ekologia. Produkty regionalne sami, wszystkie od Was. Staramy się. Wszystkiego nie możemy produkować, bo nie możemy świń chować, nie? Ale reszta staramy się, żeby było w miarę. Kury brojlery na mięso, kuryniaski na jajka, krowy na mleko. No ja wiem, bo jadłem śniadanie, to tak. Ja wiem z jakich produktów. A mleko można przerobić na sery, na twarogi, na sery podpuszczkowe, które robimy, na masło, na jogurty, na kefiry. No, czego dusza zapragnie, to jest. Też mamy wyprawy na Wobry nocą, łódką, rzeką, wow, Pychówką. I wtedy słyszymy uderzenia Bobrów, tylko trzeba mieć dobre serce, nie? Żeby nie... Dzisiaj Pychówko to ja spłynę, bo tak. To też jest... Zgadza się. Jedna, taka atrakcja, nie? Pychówkę taka robimy atrakcja. Sami. Mamy znajomych, którym dajemy drewno, a oni przygotowują nam taką łódkę. A to kij pasterza, który jest nieużywany, nie? Ale taki musi być. Ale już jest używany dzisiaj. No ale co rok. Co roku. Rok w rok. Nieużywany zimą. Nieużywany zimą. Stoi w garażu. Pod wiatą. Więcej turystów niż krów. A więcej. No bo kiedyś było inaczej. Było więcej krów, a mniej turystów. A teraz odwrotnie. Mniej krów. Bo turyści nie chcą bardzo pić mleka, ale powinni pić. Szczęśliwe krowy, widzę. Szczęśliwe krowy i szczęśliwe ludzie, którzy piją takie mleko. Może sobie przyjść, wziąć kubek czy tam buteleczkę, no i napić się prosto od takiej krowy pływającej. Nasz Marcinek jest najpyszniejszy. Hajnówka jest typowym zagłębiem marcinkowym, gdzie wiele osób produkuje marcinki.
To Zagłębie Maśla. Widzisz, to znaczy, że co wielu? Jest bardzo dużo osób, które wyrabiają marcinki. Zajmują się tym nie tylko w zakładzie, ale także i w domu. Jestem tradycjonalistką, bo nie robię żadnych pseudomarcinków czy wyrobów marcinkopodobnych. Bo to jest kwestia tego, że powstają marcinki serowe, kolorowe, czekoladowe i wszelkiego różnego rodzaju. Więc to już nie jest marcinek. To jest tak, że historia marcinka sięga przełomu XIX i XX wieku i marcinek był wówczas przygotowywany na dworze carskim w Białowieży. Wywędrował pod strzechy, więc ten przepis wywędrował, przyjął się wśród ludu i uwieczniał, zaszczycał wszelkiego rodzaju uroczystości typu chrzciny, wesela, urodziny i tak jest po dzień dzisiejszy. Istotą marcinka jest wielowarstwowość, bardzo, bardzo wiele cieniutkich placuszków, dzięki temu ten marcinek ma swój charakterystyczny smak. Jako przełożenie jest bita śmietana z odrobiną wanilii, soku z cytryny. Proszę Państwa, można sobie mówić, opowiadać, ale to trzeba spróbować. Czuć taką wafę fajną, że to jest takie wilgotne ciasto i jest ta nutka cytrynowa. Mhm. Nie wiem, czy ja tam jestem ekspertem, ale mi bardzo smakuje marcinek. W innych regionach naszego województwa, jak ktoś zrobi marcinka, to nie będzie miał takiego smaku, tak jak tutaj z waszej tej hajnówki. Nie wiem, czym to spowodowane jest. Chyba tradycją. Bo nawet zwykły napój, nie, czy podpiwek można zrobić i tu będzie podpiwek i tu, ale no nie będzie to taki sam smak, tak samo jest z marcinkami. Te najlepsze to właśnie w hajnówce. Zaraz zjem, no. Nie wyjdę sam. Zastanowimy się. Zastanowimy się po prostu. No niektórzy turyści zostają do jesieni. Czy nie jesteśmy do 18? Ja wtedy tłumaczę ludziom z humorem, z uśmiechem. Niektórzy są przerażeni, o, nie dałem rady, nie poradziłem sobie, coś z moją wyobraźnią nie jest tak. A ja się śmieję, mówię, jest wszystko okej. Okay. Bo labirynt dobrych ludzi nie wypuszcza tak szybko i tak łatwo. Po prostu w labiryncie gubimy złe emocje, w labiryncie gubimy wszystkie twoje troski, w labiryncie gubimy chorobę. Do tego służyły kiedyś labirynty w naszej prastarej historii, więc nie ma co się martwić. Nie trzeba szukać drogi, tylko wędrować. Labirynt to jest tak jak życie, wędrówka. Podstawowym błędem wchodzę do labiryntu, szukam drogi. Którędy wyjdziemy? Może tutaj, może tutaj. Nie o to chodzi. Chodzi o wędrówkę. Tak jak my teraz idziemy. Wędrujemy i rozmawiamy. Nie szukamy drogi, a droga się znajdzie. Wcześniej czy później. Znajdzie się. No, koniecznie. W ślepych zaułkach znajdują się domowiki, czyli takie prasłowiańskie duszki domowe, chroniące domostwo. Im zadaniem było na przykład, ludzie po ciężkim dniu pracy wracali do domu, dotykali pieca kaflowego, bo kiedyś były popularne piece kaflowe, delikatnie był ciepły i wtedy gospodarz domu mówił, o, chyba domowik podrzucił do tego pieca, że jeszcze jest ciepło. Ale natomiast jak było bałagan w domu, nie dbało się, to domowik miał atrybut, się wyprowadzał. O proszę, mamy domowika. Jego atrybutem był kijek. Wyprowadzał się z domu albo gospodarza w nocy tym kijem obładował i z rana bolały kolana, plecy, głowa. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do labiryntu Białowieża i nie tylko. Do Białowieży, do Puszczy, do tej naszej ostoi dzikiej przyrody, która jest fenomenem nie tylko w skali kraju, ale jednocześnie Europy. Mamy zupełnie inne rośliny, bardziej takie ogrodnicze, bardziej takie z zapomnianych naszych ogrodów babć, jak tutaj mamy dziewannę,
prześliczną. Ta roślina będzie miała 2 metry wysokości kwiat. Jesteśmy w centrum Białowieży, ale jednocześnie na uboczu. To jest taka jakby obwodnica Białowieży. Niecałe pół kilometra od granicy. W pobliżu rezerwatu głębokie bagno. Też urokliwa ścieżka przez rezerwat, do którego jest wstęp wolny. U nas biletem jest produkt naszego gospodarstwa, czyli roślina, zioło, bukiet lub w przyszłości produkt pszczelarski. Czyli nikt od nas z naszego gospodarstwa nie wychodzi z pustymi rękoma. Zawsze pamiątka. Zawsze ma pamiątkę, czy chce tego, czy nie. Długo zostajemy zapamiętani. Jesteśmy w Dolinie Biebrzy, miejscowość Wroceń, powiat Moniecki, dobrze mówię? Gmina Goniąc. A gmina Goniąc, u pana Roberta, bardzo miło. Cześć. Robert, co możemy tutaj spotkać wyjątkowego? Czyli niewątpliwie wyjątkową formą turystyki aktywnej są właśnie spływy tratwami. To mamy tylko tutaj nad Biebrzą. Co prawda wielu z nas, większość słyszała o tratwach w górach, tych górskich, ale to są zupełnie inne tratwy. Te nasze to są takie prymitywne houseboty, na których się śpi. Śpi? Tak, to są tratwy tak zwane, nazwaliśmy je wyprawowymi. Ogólnie ten domek, w którym tu się znajdujemy, posiada dwa pomieszczenia, które pełnią funkcję. To, którym jesteśmy teraz, to jest taka jakby część dzielna, tu jest stolik. Mamy sobie miejsce do przygotowania posiłków, jakieś półeczki na produkty. Jest ławeczka jedna na stałe, drugą mamy ławeczkę taką rozkładaną na posiadóweczkę i to jakby ta część dzienna. Tak, tutaj oczywiście wchodząc dalej do środka mamy sypialnię. Ta sypialnia posiada pryczę upodnoszoną na jakieś tam bagaże, na przekazanie bagaży, na kilkudniowe spływy. Następnie rozkładamy też pryczę na noc drugą, otworzy nam taką jedną większą powierzchnię do spania. Aczkolwiek też jest prycza górna, na której też możemy spać. I to wszystko tak naprawdę zamykamy. To jest zamykane. I to tworzy nam część nocną. Więc ta tratwa wyprawowa spokojnie służyć nam może na kilkudniowym spływie. Super. I biorą ludzie na kilka dni? Znaczy tak, my mamy takie spływy najczęściej czterodniowe, czyli 3 noclegi, 4 dni spływu. Aczkolwiek to nie jest regułą, niektórzy biorą na 2 dni, na 3, niektórzy biorą nawet na tydzień, nawet i więcej. Ile wejdzie ludzi? Jest jakiś limit? Bardzo komfortowo 2-4 osoby, maksymalnie 6. Mhm. Znaczy nawet i 8, ale tak do 6 osób. No wtedy będzie mniejszy komfort, tak więcej. Nie? Tak, bo przy większej ilości osób też jest taka opcja, że możemy na tym płaskim dachu, na który się wchodzi, rozbić namiot dwójkę. I tam jest też dodatkowe miejsce do spania. O. Tu mamy drabinkę. Tu mamy drabinkę, po której możemy dostać się na pięterko. I tak naprawdę to pięterko, ten płaski dach stanowi najciekawszą część na tratwie, bo to z tego właśnie miejsca, z tej wysokości widzimy panoramę dookoła. Czegoś nie widać w kajaku, bo w kajaku siedzimy bardzo nisko i dookoła mamy szuwary. A tutaj z tej perspektywy tych 4 metrów rozpościera się świetny widok. Właśnie no bo tak... Technika odpychania. No. Tak, tak, tak. To łatwe, czy to jest uzależnione od warunków pogodowych, od wiatru, bo można powiedzieć, że jest trudne, nawet bardzo trudne, gdy wieje wiatr.
przeciwny wiatr, a z drugiej strony to jest banalnie proste, bo tego wiatru nie ma. Ona płynie, dryfuje sobie bardzo wolno z nurtem. Wtedy nic nie robimy. Sęk w tym, żeby zrozumieć to, że jak jest pogoda niesprzyjająca, czyli wietrzna, to opuszczamy sobie ten spływ. Gramy w karty, oglądamy przyrodę, rozpalamy grilla, kąpiemy się, opalamy się na górze. Wszystko inne robimy niż to, żeby się odpychać. Natomiast gdy przychodzi flauta popołudniowa, tratwa płynie sama. A dzisiaj jak warunki? No dzisiaj w tej chwili akurat mamy taki powiew wiatru trochę boczny. Będzie nam częściowo przeszkadzał, ale myślę, że my w dwóch chłopa damy radę. A to we dwóch, tak? A to dobrze, no to muszę się zabrać do roboty. Okej, okay. No zapraszamy tutaj. Jasne, jasne, oczywiście. Odsumowujemy i ruszamy. Trzema siedmioma połączonymi tratwami. To też nie jest takie proste jak spływ jedną tratwą. To jest taki tramwaj, nie? Jeszcze inna sprawa, nie? No, to jest taki naprawdę robi wrażenie, bo płyniemy takim tramwajem. Każda tratwa ma 6 metrów długości. I w sumie jak połączymy te 7-8 trac, daje nam to taki tramwaj i wszyscy płynąc kajakiem czy patrząc z brzegu, to traktują jako zjawisko nadprzyrodzone. Coś takiego płynie, biebrzą, nie? Także taka atrakcja. 6 osób razy 7 trac, nie? No to, no, to już fajna grupka, dokładnie. Także, no mówię, to organizujemy już od niemal 20 lat, a ciągle wzbudza zainteresowanie i ciągle ci ludzie, którzy płyną tą tratwą, na zakończenie spływu mówią, że oni czują się jak jacyś znani ludzie, bo wszyscy im zdjęcia robią, tak, po drodze. Pytają, co to jest, skąd płyną, co, jak tutaj to wygląda wszystko, także no, taki fenomen. Łosia nie widać? Do opychania służą takie drobniutkie wieczuszki 6-metrowe. Ich długość jest taka, bo niestety bieżę z głęboką rzeką, więc musimy mieć taką długość tej tyczki, żeby nam w tych najgłębszych miejscach tak starczyła do odbicia od dna. Biebrza jest bardzo zróżnicowaną rzeką pod kątem głębokości, bo w niektórych miejscach jest to około metra, ale są takie miejsca, gdzie jest 4, 6, a nawet 7 metrów. Ta powierzchnia tego domku działa jak żagiel. No, w tej chwili mamy ciszę, więc jest naprawdę bajka. W sumie mamy około 70 miejsc noclegowych, a wspomniane tratwy, kajaki, dwa pola namiotowe. Ognisko wieczorkiem. Koniecznie ognisko wieczorem. Jest to świetne przeżycie. Zapomniane w ostatnich latach, bo wszyscy tylko grillują, a to ognisko ma sobie taki romantyzm, czar. Zwłaszcza nad Biebrzą, gdzie te wieczorne mgły wychodzą i to jest naprawdę niesamowite przeżycie.